Cześć, witam Was na moim kanale. W ramach nieco uzupełnienia tego wczorajszego materiału na temat eksmisji, a także jeszcze wcześniejszego materiału na temat właśnie tego projektu ustawy 2069 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach autopoprawki znalazło się w tym projekcie ustawy dosyć niepokojący zapis, bo teraz, jeżeli będziemy mieli takiego gościa z Ukrainy i na przykład ten nasz gość nie będzie chciał opuścić tego naszego domu, no to możemy narazić się na tą odpowiedzialność karną, jeżeli byśmy go chcieli z takiego domu bardziej wyprosić. Otóż co konkretnie dodano? Artykuł 61a. Wskazując sprawcę, który w czasie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy popełnił na szkodę osoby, o której właśnie mowa w artykule 1 ust. 1 przestępstwo, o którym mowa w artykule 191, paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 97 roku kodeks karny. Sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż rok. No i zobaczmy jeszcze, jak wygląda ten artykuł 191 kodeksu karnego. 191 paragraf 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I dodatkowo paragraf 1a. Tej samej karze podlega kto w celu określonym w paragrafie 1 stosuje przemoc innego rodzaju, uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Więc jeżeli przykładowo na przykład taki gość nie będzie chciał się wprowadzić, a Wy na przykład będziecie chcieli odciąć mu wodę, prąd, ogrzewanie czy nawet wymienić klucze, to narażacie się na odpowiedzialność karną właśnie z tego przepisu. I to nawet nie generalnie nie mniejszej niż jeden rok zgodnie z tą autopoprawką, która została wprowadzona do tej właśnie ustawy 2069. Oto szczerze mówiąc, generalnie tak chyba niezbyt powinno to być. On to tak szczerze mówiąc za bardzo to nie zachęca do zapraszania takich osób do swojego domu. Jedyny plus to jest taki, że w przypadku właśnie użyczenia obywatelowi Ukrainy budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w zakresie tego użyczenia nie stosuje się właśnie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym w zasobie gminnym i zmianie kodeksu cywilnego, a także właśnie tego artykułu 15 ZZU ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi, czyli nie stosuje się tego właśnie zakazu eksmisji. Natomiast cóż, to jest coś, o czym należałoby pamiętać.